Zima za pasem, gwiazdka coraz bliżej i jak co roku odwieczny problem. Co powinno znaleźć się pod choinką pasjonata sprzętu, gier i elektroniki? Spokojnie, przybywamy z pomocą, by zasugerować gadżety, które powinny spodobać się każdemu geekowi. I dla wygody poukładaliśmy je według ceny, by znaleźć prezent na każdą kieszeń. Zaczynamy od akcesorium, które łączy przyjemne z pożytecznym. Żaden miłośnik Nintendo nie pogniewałby się na pewno, gdyby jego jaskinie gracza rozświetlał kultowy klocek z Super Mario. Zasilana bateriami lampka marki Paladon to atrakcyjny akcent dopełniający jamę zapalonego geeka. Światło włączamy po prostu dociskając sześcian do podłoża, a iluminacji towarzyszy znany efekt dźwiękowy. Lampkę Question Block znajdziecie na Ceneo w cenie już od 45 zł plus przesyłka. Jeśli bardziej od siedzenia w domu wasi bliscy wolą spędzać wolny czas aktywnie, to niewiele droższą alternatywą będzie smartband Xiaomi Mi Band, model drugi lub trzeci. Ten stylowy zegarek po sparowaniu ze smartfonem pracującym pod Androidem lub iOS kontroluje i zapisuje puls podczas ćwiczeń, liczy kroki, wyświetla powiadomienia z telefonu, jest wodoszczelny i niezwykle energooszczędny. Wbudowana bateria w standardowym użytkowaniu wytrzymuje około miesiąca. Dzięki aplikacji na smartfona pozwoli zmierzyć ilość i jakość snu i zarekomendować zmiany w wieczornych nawykach. To wszystko już od 69 zł. A może coś dla starszych graczy, którzy chcieliby przypomnieć sobie lata młodości, bądź też odwrotnie, dla najmłodszych, by przedstawić im trochę klasyki. Niezastąpiona konsola NES Mini, czyli nasz kultowy Pegasus, już od 259 zł z groszami. 30 wbudowanych gier, nowoczesne wyjście HDMI oraz współczesne funkcje zapisu postępu czy różnorakich filtrów ekranu. Mario, Zelda czy Mega Man nie zastarzały się nawet o dzień. Elgato Stream Deck to akcesorium idealne dla każdego użytkownika komputera. To miniaturowa klawiatura z 15 maciupkimi ekranami, które pełnią rolę przycisków. Posiadacz może je dowolnie zaprogramować i przypisać im różnorodne funkcje. Od uruchamiania programów, przez kontrolę multimediów, po automatyczne wykonywanie szeregu rozkazów. Gadżet obowiązkowy nie tylko dla graczy, ale też programistów, grafików, pracowników biurowych i wszystkich innych posiadaczy PC-tów i laptopów, którzy chcą mieć najważniejsze funkcje zawsze pod ręką. A jeśli podoba wam się pomysł, ale wariant 15-przyciskowy jest troszkę zbyt ambitny, proponujemy wersję 6-guzikową w odpowiednio niższej cenie. Dla zmiany tempa prezent dla każdego, ze szczególnym wskazaniem na osobę, która nie wyobraża sobie życia bez relaksu przed kominkiem z dobrą książką w dłoni. Za trochę ponad 500 zł książkę zmienić można w całą bibliotekę. Kindle Paperwhite to bezkonkurencyjny czytnik e-booków, czyli elektronicznych książek. Nie pomylcie go z tabletem. Nie posiada klasycznego męczącego wzrok ekranu, a magiczny elektroniczny tusz, który jest nie do rozróżnienia od druku na zwykłej kartce papieru. Z pomocą technologii tusz układa się sam w kolejne stronice książki, zapewniając doznania identyczne z papierowymi odpowiednikami, ważąc przy tym jedynie ułamek masy opasłego tomiszcza. Oznacza to również, że wyświetlacz nie świeci, ale żeby czytać w ciemności, możemy aktywować opcjonalne podświetlenie. Dzięki swojej obszernej, kilkugigabajtowej pamięci zmieści na sobie setki książek, a w zależności od budżetu na czytelnika czeka model trzeci, bądź odrobinę droższy, ale wodoodporny, najnowszy model czwarty. Oba nadal warte każdej wydanej złotówki. Dobrą alternatywą dla siedzenia w domu będzie przenośna konsola New Nintendo 3DS XL. Jest co prawda trochę droższa niż wspomniany wcześniej NES, bo wydamy na nią ponad 500 zł, ale zyskujemy w ten sposób mobilność i olbrzymią bibliotekę gier. Sprzęt ten odpali nie tylko każdy z ponad 1300 dostępnych do oddzielnego zakupu kartridży z konsoli Nintendo 3DS, ale również ponad 1800 gier na klasycznego DS-a. To nie bez powodu jedna z najlepiej sprzedających się rodzin konsol przenośnych w historii i znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od wieku czy preferencji, praktycznie każdy.
Niezmiennie za najlepszy zakup, szczególnie dla młodego gracza, uważamy konsolę Xbox One S. I zanim miłośnicy konkurencyjnego PlayStation podniosą widły i pochodnie, pozwólcie nam uzasadnić tę rekomendację. Model S z 500-gigabajtowym dyskiem twardym można dziś kupić za zaledwie 899 zł, ale asem w rękawie tego urządzenia jest opcjonalny płatny abonament Xbox Game Pass. Ten kosztujący zaledwie cenę jednej gry rocznie pakiet daje młodemu graczowi nielimitowany dostęp do niemal 200 pełnych wersji gier, w tym największych hitów Microsoftu. Z taką ofertą, której nie dorównuje żadna konkurencyjna marka, przyszły e-sportowiec będzie miał gwarancję niemal nielimitowanej zabawy, a rodzice spokój z dalszymi wydatkami na długi, długi czas. A jeżeli pomimo naszych rekomendacji nadal nie jesteście pewni, czy trafiliście na ten idealny prezent dla najbliższych, tysiące dalszych propozycji znajdziecie na ceneo.pl.